W tym odcinku jest konkurs, dawno nie było, w sumie nawet kilka miesięcy. Także 3 razy po 400 SM wystarczy, że zostawicie suba na kanale, dacie łapkę w górę pod filmem, no i oczywiście podacie swój nick w komentarzu. Siema, siema, witam w kolejnym odcinku z serwera Rvalia Akademia. W ogóle wstawiłem 4 odcinki w jeden tydzień, ten może będzie piątym w tym samym tygodniu, ale to się zobaczy, bo no, jutro już mi się kończy w sumie wolne, więc tego czasu będzie na grę trochę mniej, ale no zobaczmy jak to będzie. W każdym razie przypominam, że w opisie macie reflink, jeżeli zaczynacie grę na Akademii, to polecam zarejestrować się właśnie z linka, no i też przypominam, że dodajemy do gildii dla bonusów za darmo. Wystarczy, że napiszecie do mnie na ten nick, albo do Gubisia na nick Windykator, tylko gdzie on jest, o właśnie, na ten, albo na młode Lary do mnie. Zacznijmy od tego, że mamy mały zastrzyk gotówki, o wzmocniony pierścień smoka, na ile ty podniosłem to? To się chyba zabrał, no to lipa. Dobra, w każdym razie coś tam mówiłem, ale zapomniałem co. No, że, aha, że mamy mały zastrzyk gotówki, ale to się możecie domyślać skąd. Zrobimy sobie próbę łuku na plus 9, bo ulepszyłem do plus 8 solo. Już jedną próbę na plus 9 spaliłem, ten koszt ulepszenia tego jest dosyć spory. U malachity są po 120 kk, smocze serca są po 45, czyli to już wychodzi na 320-330. Mistyki są po 15, magiczne kamienie po jakoś 7-8, agat po 10 i tęczowe perły to też tam 7-8 kk. Także no myślę, że z 500 kk za próbę wychodzi, może więcej. No i co, próbujemy sobie na plus 9 i... O, udało się, za drugim razem. Ej, to elegancko. No i dalej już się przerabia na ten dług smoczego ognia, ale on mi na razie nie jest potrzebny. Chociaż też byłby sens to ulepszać, bo zwiększa się wartość ataku. Ale na razie to zostawiamy, bo chcę ulepszyć cały ekwipunek do plus 9 po prostu. I tak jak mówiłem, wtedy zajmę się albo tą podkową, albo tymi kolekcjonerami i tak dalej. No to jak już ulepszyliśmy tą broń, przydałoby się też ulepszyć zbrojkę. Czerwony kwarc piekieł po 30 kg za sztukę, dusze władcy też coś około tego, agaty po 10, to chyba mówiłem, no i metale tak samo mówiłem. Więc co, próba na 7,47% i ulepszyło się Angit. No i dobra, na plus 8 to też będzie trochę kosztowne, chociaż nie aż tak jak na plus 9. Okej, okay, no to próba na plus 8, numer 1, fajnie by jakby to zrobiło, o, udało się. Git, no i co, próbujemy na plus 9, tylko muszę skupić sobie znowu to wszystko. Okej, okay, próba numer 1 na plus 9, proszę ulepsz to, nie udało się. No to próbujemy dalej. No i próba numer 2 na plus 9 i nie udało się. Jak siądzie do czwartej próby, to i tak będzie spoko. No i próba na plus 9 numer 3 i nie udało się. Proszę, niech to tym razem już ulepszy, bo jeżeli kupiłem wszystkie najtańsze malachity i tak samo smocze serca. O kurde, ulepszyłbym zwykłym metalem, nieważne, 27%, nie udało się. No i to będzie ostatnia próba, bo już kończą się pieniądze, no, a to pożera straszne ilość tych pieniędzy. Nie udało się. Chociaż, dobra, bo mistyki mam, więc... A nie, dobra, i tak muszę to kupić, żeby mieć ten jeden na kliknięcie. Malachity 240 kk, smocze serca powiedzmy po 45 może znajdę, to 90. No niby mi wystarczy na próbę. Dobra, poszukam. O proszę, ulepsz to, ostatnia próba, wreszcie będzie pieniędzy. Na broni tak fajnie oddało, to tutaj też może. To szósta próba chyba. I nie udało się. No i co? 5 won, czyli 45 zł poszło. I udało nam się ulepszyć tylko broń do 9, a zbroja siedzi dalej na plus 8. A myślałem, że jeszcze zostanie trochę kasy, żeby coś pokombinować z tym petem. Albo żeby oddać jakieś te kolekcjonery. Chyba zrobię nockę na nemerce, albo na zainfekowanym, albo na melejce, ale na melejce chyba mi się nie będzie chciało, bo melejka jest strasznie mało przyjemny dungiem, chociaż nemerka to samo, ten jedynie zainfekowany biega się całkiem spoko, także pokażę wam jak to mniej więcej wygląda, żebyście wiedzieli ile tych dungów wybiegałem, chociaż jeszcze nie wiem ile tej nocy pogram w tego Betina, zobaczymy ile mi się będzie chciało, także zainfekowany na ten moment zrobionych jest 113, nemerek 39, a jeżeli chodzi o melejkę, to 23. No i żadnych innych dunków nie będę biegał, także zobaczymy, czy coś się zmieni. Siema, dobijamy sobie ostatnią demerkę na evencie podwójnych bossów. No i wychodzi mi na to, że zrobiłem w 2 godziny 16 demerek. Także po 8 na godzinę i z tego mamy 9 przywołań, bo teraz nie poleciało. Także myślę, że całkiem spoko wynik, bo z ponad połowy poleciało mi przywołania. Także no mamy, będziemy mieli 250 szkat na merek. I to sobie teraz wybiegać te wielkanocne dungi. W sumie to za 2 minuty, bo wtedy już będzie po północy i mi się zresetują. A potem pewnie jeszcze trochę pobiegam zainfekowanego i wtedy dopiero pójdę spać. Dobijam sobie ostatniego zainfekowanego tyrana. No i będę szedł wystawić sklepik z całego dropu. Nie pobiegam tego za dużo. Jest po pierwszej. Plan był taki, żeby pograć tak do trzeciej chociaż. Ale no już jednak wolę spać. Więc zrobiłem tylko 3 zainfekowane. Plus te 16 demerek, gdzie miałem te 9 przywołań, więc jest 250 szkat. Zrobimy jeszcze te 3 wielkanocne dungi.
No i coś tam tego dropu się może zbierze, więc wystawimy to wszystko na sklep. No i tak wygląda sklepik. Wychodzi mi z tego, że będzie 5,5 wody do wypłaty. Tylko zobaczymy, ile z tego poschodzi. Ale myślę, że tak ze 3 wody do jutra powinno się uzbierać. Przeszukałem dosłownie całe dżiny M1, H1, H2 i Shinso. I nie ma żadnych ciekawych amuletów na mieście. Jest 150 sklepów z amuletami i nie ma żadnego sensownego. Same miksy. Tylko jedynie co mogę znaleźć to coś Metiny Wartość, Metiny Władcy, coś tego typu. A żadnego amuletu typu Potwory Diabły, Potwory Dungi, Dungi Wartość, Dungi Diabły, coś w tym stylu. Nie ma żadnych takich. Więc jeżeli nie ma żadnych takich na mieście, to one muszą schodzić w kosmicznych cenach. Od wczoraj zeszło praktycznie wszystko ze sklepu, więc mamy do wypłaty 5,5 wona. Zostały tylko jakieś zapieczętowania amuletu i sfery zwierzaka, ale to nam trudno. No i rozglądałem się znowu za amuletami. Dalej nie ma żadnych. Znaczy jest jeden potwory wartość, ale za 4 wony. Więc nie będę tego kupował i prawdopodobnie poczekamy, aż się jakieś pojawią. Zrobimy sobie kolejną próbę zbroi na 9. Może tym razem się uda. 27%. Nie udało się. No oczywiście. Kolejna próba. Chciałem skończyć tę zbroję, mieć z tym spokój. Ale zobaczymy, czy to się uda. Także próba na plus 9 i oczywiście, że się nie uda. Kupiłem amulet za 4,5 wona, potwory wartość. Nie pamiętam, czy mówiłem, ale pewnie mówiłem, że widziałem tam na rynku za 4 wony, potwory wartość. I on zszedł chyba w 15 minut. Jak już wróciłem po niego, to już go nie było. A za pierwszym razem go nie widziałem, bo czułem, że przepłacam. Ale jeżeli one w takich cenach schodzą, to jak pojawił się tylko ten jeden potwory wartość za 4,5 wona, to po prostu widziałem od razu. No i możliwe, że przepłaciłem, ale jak mówię, tych amuletów nie ma w ogóle na rynku, wszyscy kupują te perfy i no nie wiem, pewnie za jakiś czas ich będzie trochę więcej, ale lepiej mieć to szybciej i nie tracić czasu. To odblokujemy sobie ten amulet, bo tam mam chyba potrzebne rzeczy i zobaczymy, co będzie dalej na ulepszanie. Także kamień zwierzaka, co możemy sobie odblokować i tutaj kamień duchowy też możemy sobie odblokować i tu idą odłamki energii, eliksiry czasu, spoko. Kamień zwierzaka i księgi zwierzaka. Dobra, idę to sobie ogarnąć i zaraz to odblokujemy. Wystarczyło idealnie kaski i odblokujemy sobie ten ostatni poziom tej wartości ataku. 25 razy 20 kamieni zwierzaka i spoko, amulet 1 jest skończony, 5 na potwory 20 wartości. No trochę dużo zapłaciłem jak za takie bonusy, ale wiadomo, to jest głównie po to, żeby ten amulet potem ulepszać dalej. Witam, nie było mi kilka dni na serwerze, ale kupiłem sobie 10 won, więc coś tam odrobimy. Myślę, że wydam to dodatkowe, jeżeli będą jakieś na rynku stałe i w ogóle teraz gram na innej rozdzielczości, bo kupiłem sobie inny monitor i ten ma 27 cali, także na 1280 na 720 to było takie strasznie malutkie okienko na tym monitorze, więc musiałem tą rozdziałkę zmienić. Mam nadzieję, że to nic z filmem nie zrobi i że wam taka rozdziałka nie będzie przeszkadzać, a w razie czego to pokombinujemy. No i co, nie było mi kilka dni na serwerze, tak jak mówiłem, więc tutaj odpał się, już widzę, powoli kończy. Mam piracki amulet, to musiałbym Jezu albo gubić załatwić za ten diabelski amulet. PPK będę musiał kupić ten wielkanocny pierścień. Zaraz trzeba ogarnąć te szarfy i tą szarfę i szatę, bo jutro jest chyba ostatnie eventu, albo pojutrze, więc jutro będę to musiał sobie już powoli ogarnąć. I co, no na pewno jeszcze przytopy do paska, bo też widzę, że się skończyły i no na pewno jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia jest, ale będę musiał w sumie ogarnąć, co mi dokładnie brakuje. I też za 15 minut zaczyna się event oponek, więc kupię sobie już sztylety, bo ninja najlepiej bić sztyletami właśnie na takim evencie i zobaczymy, ile się uda z tego nadrobić. No i jestem po evencie oponek, udało mi się dropnąć 3 jakieś szarfy, ale te szarfy pewnie nic nie warte, 5 amuletów, niestety wszystkie do miksu. Wytworzyłem sobie też rękawiczki, liczyłem, że wejdzie jakiś perf, ale to niestety nic nie wyszło. No i co, jakieś tam ulepy typu sygnety ognia, smocze serca, te dusza zrela i tak dalej, więc no zawsze coś udało się wydropić. A no i udało mi się wydropić tarczę tytanów, która na mieście stoi po 700-800 kk. Nie wiem, może to będzie warte więcej później, także na razie ją po prostu sobie zostawiam. Zanim jeszcze pójdę spać, to zrobimy sobie próbę zbrojki na plus 9 i 27%. No i nie udało się. Znowu, jeszcze mam tych kamieni, także nie będę tego na razie skupował, bo chcę tam kasy zainwestować sobie w podkowę. Ale w ogóle agaty poszły w górę, także myślę, że będzie trzeba biegać tego zainfekowanego, nie tam na merkę. Bo z tego co pamiętam, to zainfekowanego lecą agaty, dokładnie, a z demerki chyba nie lecą, jeszcze się upewnię, tylko gdzie ta demerka jest, strażnica demera. Właśnie tutaj agaty nie lecą, więc myślę, że zainfekowane będzie teraz lepszym wyborem. No i sorry za mój głos, ale jestem trochę chory i nie wiem, może pójdę na zwolnienie, wtedy byłby czas, żeby grać Metina, ale to jeszcze zobaczę, jak się będę czuł w poniedziałek. Standardowo nie ma żadnej podkowy na rynku plus 9, więc będziemy musieli sobie ulepszać sami.
Więc tak, mam tutaj podkowę plus 0, no i co, kujemy to, kupiłem takie no, ulepy, które są potrzebne sobie na początku, zobaczymy na ile się uda ulepszyć, także na razie plus 1, plus 2. Nie da się nic zaznaczyć, żeby okienko się nie zamykało, nie zamykaj okna, dobre, jest git, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, ładnie idzie na razie. Tu już się, o kurde, już mi zabrakło tych sygnetów, myślałem, że mi ich trochę wystarczy, ale te sygnety na szczęście nie są drogie teraz, więc kupimy sobie tutaj ze 20 sztuk. I kujemy dalej na plus 7, nie udało się, udało się na plus 8 i na plus 9, to jest 34%. O dobra, siadło w miarę szybko, więc jest git i na przerobienie potrzebujemy jeszcze tylko niebieską esencję. Witam, witam, kujemy to dalej, także przerabiamy sobie tę podkowę na zwiadowcy, 100% więc zwykłym metalem. No i ulepszamy dalej tymi mistykami, także zapoczynamy to sobie mogę zwykłym metalem, ale trudno. 79% na plus 2, git, plus 3, plus 4, się nie spali, znaczy spaliło. Na plus 5 znowu spaliło, siadło, git, może mi niczego nie zabraknie do plus 9, ale to zaraz zobaczymy. No tutaj już mi to trochę pali. I na plus 9, o, udało się ulepszyć, więc git, jest podkowa zwiadowcy plus 9 i teraz muszę sobie skupić wszystko i przerywam na kawalerzysty. No to jedziemy dalej z podkową, jest już przerobiony na kawalerzysty, także na plus 1 sobie zrobimy metalem. I dalej jedziemy standardowo mistykami, zobaczymy czy mi tego wszystkiego wystarczy. Plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Na razie ładnie wchodzi, jest plus 8 i plus 9, nie mam krwi. 100 kk mam, aż tyle kurde idzie na to ulepszanie. 50 kk na samo ulepszenie i mam jakieś krwi jeszcze? Nie mam żadnych, czyli mi nie wystarczy na te 3, no niestety, ale tak jest plus 8, więc w sumie ładnie. Dunga Wielkanocnego robi już poniżej 20 minut, więc nie wiem ile tam dostanę szkat, chyba 7 czy 8. No i poniżej 15 już nie ma szans zejść, jako że dzisiaj jest ostatni dzień eventu, ale myślę, że poniżej 20 i tak jest spoko. Tylko będzie trzeba jeszcze tą podkowę dobić na plus 8. Dobra, dostaniemy coś o kwiatek, to całkiem spoko. No mamy 7 tych szkatułek, więc otworzymy to sobie i wielkanocny zestaw. Kostium i fryzura. To może być warte coś. Amulet legendarny oczywiście do miksu. I tyle, otwórzmy jeszcze sobie to, z tego nic nie poleciało. No i to na tyle. Kolejna próba na podkowę na plus 9, 34%. Nie udało się. Poszedłem sobie na tego dunga weekendowego, bo nie wiedziałem, że jak jest event wielkanocny, to te dungi weekendowe też są. I robię tego dunga na razie bez problemu. Tylko z tego co widzę, teraz jest 6 metinów i jednego może być na marmurze, jednego wierzchowca, tego chyba ze skilli. A tamte dalsze to nie wiem. Aha, też wierzchowiec, marmur i skille. Tak najprawdopodobniej. No także trochę taki niewygodny ten dungeon, ale i tak to tylko 3 razy dziennie z tego co wiem, więc powinniśmy to zaraz zrobić. I zobaczymy się prawdopodobnie na głównym bossie, zobaczymy czy do niego dojdę, ale myślę, że powinienem, bo do tej pory idzie bez problemu. Dobra, te metki nie są ze skilli, tylko po prostu z buta. Dobra, zbijam gnoja, ale on nie potrafi walnąć kryta za 50k, a ja mam 54k HP, więc tak naprawdę ledwo stoję, ale daję radę, bo mnie na tego kryta nie wywala, zostaje mi te 3k HP. Tylko, że po każdym hicie muszę setkować, no ale on te hity wali tak naprawdę co 3 sekundy. O, właśnie, 34 HP mi zostało, dobra, ale właśnie, że to ustałem, teraz 900, więc stoję na styk dosłownie, ale siedzi. Drop z tego dunga jest w ogóle bardzo fajny, bo tutaj leci dosłownie wszystko, lecą jakieś te łzy, kwiatki, co powiedzmy czego, nie wiem czy to coś warte, ale malachity, złote kory, te księgi łowcy, wszystko tutaj leci tak naprawdę. A Janków nie wiem ile poleciało, nie zwróciłem uwagi, ale to chyba mogę zer. Aha, Janków tutaj nie leci sporo, okej. Ampułka dzielnego zwierza, to mi raczej się nie przyda, chyba. I co, poleciały jakieś kwiatki, czy te łzy? Nie poleciało, chyba nic. W sumie nie wiem co takiego, poza tymi kwiatkami leci takiego. Znaczy nie, no tego dropu jest wiadomo dużo, to jest. Jest dużo tego ciekawego dropu, o tak. Ale tak naprawdę nie zwróciłem uwagi, co to poleciało. No i też właśnie na tym dunku wielkanocnym jest to, że tutaj dużo rzeczy leci tak do EQ, bo tam lecą amulety, rękawice, jakieś te skrzynki i tak dalej, a tutaj większość to ulepy tak naprawdę, więc to wszystko mi się od razu stakuje, także ciężko zerknąć co tutaj tak naprawdę leci. Ja to zawsze chcę coś powiedzieć w kilka sekund i zaczynam mówić to samo przez ponad minutę i wychodzi, że się albo powtarzam, albo mówię coś, czego nie zrozumiecie, albo jeszcze gorzej. I ją kolejna próba na podkowę na plus 9, także już nie wiem, trzecia albo czwarta i nie udało się. Paliłem sobie jeszcze raz poza nagraniem, no i teraz kolejna próba na 9 i nie udało się. Jeszcze mam złotych małżeń znowu. Krwi kupię od Gubisia, bo on tutaj już wie, że palę, więc od razu mi je sprzedaje i teraz tylko te złote małże znowu wykupić, a one też podrożały strasznie, one są po 10 kk.
teraz znaleźć jakiś sensowny sklepik, bo tutaj nie pamiętam skąd ja brałem wcześniej. Tutaj ktoś się wykryje sklep niestety. No dobra, weźmy sobie stąd. Czyli 5 mi chyba nie wystarczy, więc kupię te 10 i kolejna próba na 9. Nie udało się. No i super, teraz już nie mamy wszystkiego. Chyba ostatnia próba, bo by już zabraknie kasy prawdopodobnie. Jakże próba na plus 9, aha, tu jeszcze 50k idzie, to na pewno mi zabraknie. O, udało się, w końcu, więc podkowa skończona, no i światło też jest skończone, także jest git. Jestem już po zło, gdzieś tutaj pewnie będę wam wstawiał przebitki z tego zło. No, na pewno wyszło to lepiej niż na ostatnim, bo na ostatnim miałem postać, która była słaba. I tam wydrobiłem może kilka tych szkatułek, teraz zrobiłem więcej tych nemerek, razdorów i tak dalej, tego się trochę nafarbiło. Czy też strażników z nemerek. Coś tam też słonia biłem, ale słonia to wiadomo, schodziło to 6 lat i jak już biłem to z kimś raczej na pół. No i też dużo tych szkat słonia nie natropiłem, ale też rangi fajnie natropiło. Więc myślę, że jest tak najbardziej udane, ale wiadomo, tego można było zbić sporo więcej. Do następnego zło chcę wbić trochę na wiatr, więc przydałby się przerobić trochę ekwipunek, żeby po prostu bić te słonie tych władców Atlantydy, bo tego jest sporo i tak to mało kto bije, bo nie wszyscy mają ten ekwipunek na wiatr jednak. Także byłoby fajnie to zbijać, tylko że no właśnie, trzeba byłoby przerobić ekwipunek na wiatr, tak przynajmniej do plus 4, plus 5, plus 6, żeby jednak coś tam zbijać. No ale dobra, wróćmy do tego co wytropiłem, więc 222 szkatułki Razadora, 314 szkat Nemere, 18 szkat Słonia, 126 Melej, 50 Smoka, jak dobrze widzę, 136 zainfekowanego Grodu i tutaj ta ranga, w sensie do te punkty bohatera, 186 po 10, czyli prawie 2000, no i tutaj też z Metidów, bo Metidów była chyba tylko jedna fala, może zaraz spróbuję się kolejna, ale już wyszedłem, bo te Metidy to średnio był sens bić. Także to sobie dodam po prostu tutaj, te punkty na razie się zbierają. Otwórzmy sobie szkatułki smoka, z tego poleciał tylko jakiś kapelusz, ale on mi się średnio przyda, to więc go wywalę. Otwórzmy sobie słonia, zobaczmy czy jakiś kwiatek poleci. Mam 3, jakby poleciały 2, no i są poleciały 2, więc spoczko. Możemy sobie otworzyć też malajkę, może jakieś amulety fajne akurat polecam. Amulet zwykły to i tak to mogę to wywalić w sumie na glebę nawet. Amulet rzadki obrażenia na wyprawach to mix, legendarny też do mixu i tutaj jeszcze rzadki też do mixu. Artefaktu ognia to sobie gdzieś tutaj odłożę, artefakty będą mi potrzebne. Razodora też możemy sobie otworzyć i co? Nemerki i zainfekowanego ogrodu sobie zostawię, bo prawdopodobnie w kolejnym odcinku zrobię sobie podsumowanie tych dwóch tungów, w sensie po prostu porównam zarobek, więc to sobie pozostawiam i po prostu będę miał wtedy mniej tungów do wylatania. Tych wszystkich amuletów mixów mam już naprawdę sporo, szkoda, że żaden perf z tego nie wypadł. Ale no powoli się tak zbiera, nie wiem sobie po co odkładam te amulety, skoro one są gówno warte, ale może kiedyś pójdą w górę, chociaż to wątpię. Szarwy też się coś tam zbiera, ale tego jest niedużo, może kiedyś to klikniemy. Widzę, że jakaś runa żywiołu błyskawic mi poleciała, tak naprawdę nie wiem z czego. Może z jakiegoś bossa na tych błyskawicach, wtedy może być to coś warte. Ale to jeszcze zobaczymy, teraz na pewno będę musiał rady, exo, kamienie wszystkie zbierać. Bo w sumie możemy nawet podjechać do tego goalkeepera, bo w sumie nie wiem czemu wcześniej tego nie zauważyłem. Ale u tego goalkeepera, gdzie on jest tutaj chyba? U tego goalkeepera można też oddawać tego smoczego dziedzica czwórkę i piątkę. I on jest nawet bardziej w moim zasięgu niż ten 1, 2 czy 3. Bo na tej czwórce idą rady, egzo, kamienie duchowe, księgi zwierzaka, kamienie zwierzaka, więc tak naprawdę tego już mi niedużo brakuje, musiałbym trochę egzo dokupić, kamieni duchowych niedużo brakuje, księg zwierzaka też niedużo, kamienie zwierzaka też nie, dusze Azraela są tanie i broszki też nie są drogie, więc to mógłbym na spokojnie nawet teraz zrobić, tylko że musiałbym dokupić trochę egzo, one są no w cenie trochę, chociaż myślę, że zrobimy to zaraz bez problemu. Piątkę też będzie można niedługo zrobić, bo tutaj idą te kamyki, no metale są głównie najdroższe z tego. Zapieczętowanie atrybutu nie są drogie, więc to bez problemu, tak samo te dusze czy broszki, tęczowe perły też nie, także no największym problemem będą te medale teraz, bo to są najdroższe, ale też to jest do zrobienia bez problemu, tylko że to już jak będzie więcej kasy, tak myślę, bo na razie mnie raczej nie będzie stać na to. Właśnie, przecież jeszcze mam tutaj pomocnika wydarzeń, u którego możemy wymienić te monetki. Mam ich 1066, wtedy miałem chyba ich do 200, więc to naprawdę jest różnica, zbiłem trochę więcej tych bossów. Tylko teraz, które te skrzynie akademii najbardziej by się opłacało kupić, więc że najdroższe są te, ale co z tego takiego leci? Jakieś te zwoje wiatru, księgi, lecą tu księgi wiatru, bo one by mi się teraz całkiem przydały, lecą, to w sumie jest sens te otwierać. Jakieś pakiety VIP, skrzynie badacza, to jest zawsze coś tam warte. Co leci z tych? Tutaj też widzę, że lecą zwoje wiatru. Aha, to są te same, co ja robię. Tutaj lecą te, aha, to łowcy za bardzo nie będę potrzebował, bo to już tak naprawdę prawie dobiłem.
I z tego, co śledzę takiego, to są najtańsze. Z tego, co widziałem, to już nie lecą żadne te książki. Tutaj lecą właśnie wszystkie te ulepy i tak dalej. No dobra, więc kupmy sobie tę skrzynię akademii. Myślę, że to będzie miało największy sens. Kupię tego tyle, ile mogę. I będziemy z tego mieli 69 kat, jak dobrze widzę, jak nie jestem ślepy. Dobra, otwórzmy to sobie i... Aha, muszę odczekać te 10 sekund. Zobaczymy, ile mi poleci tych wszystkich książek na wiatr. To może to sobie akurat trochę podbijemy. Czy coś poleciało? Ja mam to gdzieś tutaj. Mistrz mi poleciał zaawansowane księgi wiatru, ale ja bym potrzebował zwykłe teraz. Tylko, że te zwykłe mi chyba nie poleciały w ogóle. Albo mi się gdzieś stakują tutaj i tego nie widzę. Ale wydaje mi się, że ich nie mam. Więc lipa. Bo ja ten wiatr mam dopiero na 4 punkty. Więc no, tych zaawansowanych czy mistrza to za bardzo na razie nie użyję. Możemy oddać z poczego dziedzicie za czwórkę. Te dusze Azraela, jakie biegamy Azrael, one były po 3-4 kk, teraz są po 40. Tak samo broszki. Były po 5 kk, są też po 40. No hit. Dlatego tego Azraela teraz się opłaca sobie biegać. Ale dobra, możemy to sobie oddać 5 na potwory i 5 na wiatr, zawsze to coś tam da. No i coś tam zaczynamy z tymi dzieciami działać. Piotkę też bym chciał oddać, ale tutaj, tak jak mówiłem, potrzebuję trochę tych kamieni. Które jednak trochę kosztują, mamy tych pieniędzy, nie mamy za bardzo. Możemy sobie jeszcze walnąć próby na zbroję. To niestety nie wiem, co powinienem robić, bo tu idą właśnie te kamienie, które będę potrzebował na oddanie tego dziedzica. Ale tą zbroję tak i tak chcę ulepszyć, tylko że nie mam tęczowych perł, więc wytworzymy to sobie na szybko. Bo tych perł powinienem trochę mieć. Tęczowa perła, na bogata 53 razy, ale wytworzę sobie powiedzmy za 30. I próbujemy, to jest próba już, nie wiem, z 13, 14, jeszcze 2 albo 3 razy ulepszam na streamie, też się nie udało. No i oczywiście, że się nie udało. Malachit mógłbym dokupić, ale na agat już mnie nie będzie stać i tak samo na te magiczne kamienie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Przypominam oczywiście o reflinku, który jest w opisie i o tym, że dodajemy za darmo do gildii dla bonusów. Także co, do zobaczenia w kolejnym filmie.